szybciej wygrywa czas start! Ej, to był mój pomysł! Nie, to jest w środku luz! Zagwizdałem! Musi być gwizdkiem! Ej, ale ja nie mam gwizdka! A ja mam lód w środku! Ja też mam lód w środku! To jest mój gwizdek! Ej, ale gdzie jest mój? A to było ciepła woda, co lały? Marynka! No, Solek wygrał! No punkt! Kurde! To jest niedaleko przystanek autobusowy, bo tam na pewno będzie dużo ludzi. Zapomniałem butu! Te spoceńce wstrętne! Mam pewien plan, chyba że chłopaki nie będą mieć na to chyba. Przepraszam, mam taką nietypową prośbę. Mogę od pana dostać podpis? Czytelny czy nie? Nie musi być, wystarczy. Lecie. Dziękuję uprzejmie. Ale biegnie tam. Ja biegnę do sklepu, który jest na górze. Przepraszam, mogę pana prosić o autograf? Kurde, będą pierwsi. Gdzie biegniesz? Jak do sklepu, to cię rozwalę! Nie biegnie za mną. No mi nie biegnie za mną. Przepraszam, czy mogą mi się panowie może podpisać? Ja też mam taką prośbę, czy mogę od panów prosić podpis? Mogliśmy się mając sekundkę? Podpisałbyś mi się tu, bo musimy zrobić autograf od trzech obcych osób. Błagam cię, dziękuję ci bardzo. Przepraszam, czy dacie mi pani autograf? Muszę uzbierać trzy autografy. Ja nie dam. Dziękuję pięknie. Mam pierwszy. Ale gdzieś skupiłem Dominika. Dzień dobry, proszę pana. Czy mogłby pan mi się podpisać tutaj po prostu? Muszę zrobić autograf od trzech obcych osób. Bardzo dziękuję, dobrego dnia życia. Mogę szybko też od pana, tylko tak, żeby on nie zobaczył. Przepraszam cię, czy mogłeś już tu po prostu podpisać nic więcej? Dziękuję, słuchajcie, udało się zdobyć autograf od trzech osób. Ej, skąd on ma trzy? Dzień dobry, od pana też mogę? Patrzcie, są trzy. Wracam do domu na speedzie! Mam nadzieję, że Kostkowi się jeszcze nie udało. Wie pan co, takie filmiki nagrywamy do internetu. Może dzieci albo wnukowie kojarzą. Aż tak stary to nie jest. Został mi jeden podpis szybko. Mam trzy podpisy! No co za Franca. Olek był pierwszy. A co, trochę ruchu z rana jak śmietana, nie? Biegnie cwaniura. Tam spoceniec ciężki. Poka go. Wygrałeś! Uja! Jakim cudem? Kto wygrał? Chyba, że kto będzie pierwszy u Maryny założył go. Nie, ja bym to pierwszy to będzie trzeba krzyczałam do mnie. Dominik, mogłeś wygrać, trzeba było wrócić do Maryny jeszcze. Tak właśnie mnie słuchacie, to są właśnie małe kruczki. Proszę. No to już za późno. Ale stop, to kto wygrał? Kurde, masz za wolę. Chciałabym tylko założyć, że Oliwia dalej nie ma. Ła, moje stop, chcę wody. A się udało. Trzy autografy od obcych osób. Czuję się teraz jak autografowy majstersztyk zbierający autografy. I wracam z udaną, ukończoną, lecz nie w czasie, misją do królowej Maryny II. Kto pierwszy ubierze koszulkę mrożoną, nie no, zamrożoną koszulkę? Wygrywa, tak. Yeah. O ja pierwszy! Dobra, słońce, słońce, słońce! To coś działa? Nie. Nie, nie działa, nie działa! Boisz się, co? Brudna woda z basenu z syfem. No bo tu nasikałeś pewnie. Ale nie ma! Myślałam, że sobie coś zostało, najgorzej. Trzeba pokuchać. Mój plan teraz to jest po prostu ocieplić tą koszulkę od Donata. Wydaje mi się, że to będzie najlepsza taktyka, bo tam ta woda jest zimna i to się w ogóle nie rozmraża. Mrozi mi paluszki! Ja mam świetny pomysł, słuchajcie. No nie. Trzeba znać się na fizyce. Nie podoba mi się to. Gratulacje, zdobywasz pierwszy swój punkt, a my lecimy do kolejnej konkurencji. Ej, ale skąd wzięliście zamrożone koszulki? Kupiliśmy w sklepie zamrożone akurat. Kto pierwszy zrobi sobie zdjęcie z Chopinem i wróci do mnie z tym zdjęciem, a ja mogę być innym miejscem. Kostek wie, gdzie jest Chopin na bank. Ja nie wiem, gdzie jest Chopin, ale biegnę po prostu przed siebie. Ja wiem, gdzie jest. A ja nie, więc biegnę za Mają. Chodźmy tam, chodźmy tam. Tylko wszyscy biegną tam, to znaczy, że to nie jest tam w stronę. I tam jest jakiś posąg na prawo. Dobra, biegniemy. Przecież mamy telefony, można sprawdzić. Dobra, ja zrobię to taktycznie. Chopin! Chopin! Się na mnie patrzył jak na debila. O nie, oni tam pobiegli. A zaczynają mnie boleć stopy. To jest bardzo proste zadanie. Będę pierwsza, będę pierwsza. Ej, to jest Chopin? To nie jest Chopin. Coś mi się musiało pomylić. Ale zrobię zdjęcie na wszelki wypadek. Widzę Chopina. Jest! Nie tutaj! Pierwszy zrobiłem zdjęcie, ale muszę wrócić do Maryny. Gdzie jest Maryna? Maryna! Idziemy. Jest! Przepraszam, wie pani może, gdzie jest pomnik Chopina? Tutaj, w tym barku? Tak.
Dobra, dziękuję serdecznie. Kwestia jest teraz tego. Oni sobie zrobią może pierwsi to zdjęcie. Ale ja pierwsza znajdę Marynę. Nie muszę tam podchodzić. I teraz Marin. Co ty robisz? Co robię? Nagrywam odcinek, a ty? No, ja właśnie akurat TikToka. Gdzie jest Marin? Nie, ja już nie mam siły. Jakbym był Mariną, to bym nie odszedł na pewno daleko, bo bym się nie chciał. To jest Olivier, a Maryna... Ale go zobaczył, muszę być pierwszy! Muszę być pierwszy! Jestem! Pokazaj zdjęcie, kto pierwszy! Ja! Nie! To był pierwszy, ja czy Olivier? No w dupę Olek balony, no! O nie, znaleźli! A ja myślałam, że ona poszła tam dalej, w tamtą stronę. Poszła w ogóle w zupełnie inną, i co? Raz pod wozem, raz pod mostem. Jest się chyba nigdy tak nie zmęczył! Ja pytam! Mamy! Wygrałam? Nie! O, to nie jest Chopin. No właśnie wiem. Kto pierwszy nauczy się wierszyka po niemiecku? Niemiecku? I mi go wyrecytuje dobrze z wymową. Der Kopf ist rund, er hat zwei Augen nas Mund. Cicho bądź. Pamiętaj, że to jest wymowa jeszcze, nie? Nie, no ja korzystam z translatora. Der Kopf ist rund, der Kopf ist rund. Der Kopf ist Mund! Der Kopf ist Mund! Źle. Jak? Rund, nie Mund! Der Kopf ist Mund. Rund! Tylko... Na! Jeszcze raz! Der Kopf ist Rund, der Kopf ist Mund. Er hat zwei Augen, nasse Mund. Er hat zwei... Dobra, ja chcę spróbować. Der Kopf ist Rund, der Kopf ist Rund. Er hat zwei Augen, nasse Mund. Dobrze! Brawo! Kolejna konkurencja! Co? Pierwszy? Zobaczy to basenowy, ja zostanę. Jezu, ja no nie mam szansy. Ja to muszę zrobić. Nie dawaj, Kacper! Biegnę. No bo jest. Kacper, patrzcie, wyprzedza mnie. Nie mam już siły. Dominik jest na prowadzeniu, patrzcie jak mocno. Przecież ja tam nie dobiegnę. Czemu moje auto się nie otwiera? Dlaczego? Oni już są tyle do przodu. Ja duknie. Dobra, mam inny pomysł. Rower mali. Zatrzymam, widzę Olka. Olivier jedzie na twoim rowerze. Co ty robisz? Patrzcie, to Maja. Ej! To mój rower! Te spoceńce pobiegły. Nie oszukujmy się, ja i tak do basenu nie wskoczę. Także spędzacie sobie trochę czasu ze mną w domu. Wafel kukurydziany, serek śmietankowy, nie za dużo. I na to dajemy ketchup. Raz się przegrywa, nie? Patrzcie, Oliwia została za mną. Nie! Stój! Ej, gdzie jest Dominik? Trójeczka. Nie widzę go. Jak on to zrobił? Czym on się tam dostał? Lecę! Panowie mi podwożą! Jedziemy! Widzę dom Bujas. Elo! Let's go! Nie, telefonu zapomniałem wyjąć. Jechałem na drobinie normalnie. Kurde, mnie spowolniło to, że mi auto nie działało. Mam jeden punkt w końcu. Wracam do gry. Ostatnia konkurencja za 2 punkty. Ej, czyli mamy szansę wygrać. Zremisować, no. Olek, nie masz szans. Ja nie mam już szans. To pierwszy zasadzi kwiatka u kogoś obcego. No przecież to nie ma szans. Ej, pojedziesz ze mną gdzieś? Jak nie chcesz? Nie wiem, przed siebie. Ja mam pomysł, jak to zrobię. Ej, jak się sadzi kwiatki? Dobra, tu jest ktoś obcy. Dobra, wiem na szczęście, jak się sadzi kwiatka. Trzeba go tak pomiętolić. On wtedy wychodzi. Kurde, przecież ja tu nic nie wykopię. Ej, a tam? To już nie jest nasza pozycja. Tu jest ziemia, słuchaj. Patykiem, kurna, szybko. Co on robi? Trzeba było u kogoś w ogrodzie. Przepraszam panią bardzo. Czy mógłbym u pani zasadzić kwiatka? Mamy takie wyzwanie. Nie, dobrze, rozumiem, dziękuję. Pani powiedziała, że nie ma czasu. U kogoś obcego. Dobra, jak to zrobić? Ten hop pobiegnę tam. Nie wiem, gdzie mam iść. Zasypujemy ziemią. Dobra, biegniemy szybko do Maryny. A to nie musisz wysłać? Nie, chyba dobiec. Ale jeszcze biegnę w razie czego, jakby było, że trzeba dobiec. Naprawdę? Gratuluję. Nawet nie wchodziłem na posesję, tylko w krzaki się wrąbałem. Ale się dostałeś. Jaką zgodę? Pod tą wielką choinką zakopałem. Ale za ogrodzeniem? Jak nie za ogrodzeniem, to się nie liczy. No nie.
bo jest to droga publiczna. Marin! Czekajcie, biorę jakąś łyżkę od razu. Oby teraz jakiś Dominik nie wracał. Chciałabym zdobyć chociaż jeden punkt. Taki wiecie, honorowy, nie? Dzień dobry, mam takie pytanie. I mamy wyzwanie, żeby posadzić komuś kwiatka w ogrodzie. Czy ja bym mogła u państwa go... Generalnie jest słabo. Wydaje mi się, że nie wygram tego. Pies mnie wystraszył, ja pitole, ale się obstrałem. Dzień dobry, proszę pana, przy takie głupie pytanie. A to jest firma. A jest właściciel ewentualnie? Bo ja też nie chcę tak wchodzić, kurczę. Tak? Bez problemu? Przepraszam, dzień dobry. Mamy zadanie, żeby posadzić kwiatka u sąsiadów. Nie będzie problemu. Tutaj sobie przysiądę i tu przez tą kratę zrobię komuś miłą niespodziankę. Bierzemy go. I teraz gdzieś za płotem. Kacper, musimy przejść tutaj. Słyszałeś, mało? Nie ma gdzie zakopać. Kurna, tu jest mrówisko! Co ja mam zrobić? Dobra. Oj, będzie ciężko. Nie, bez kitu to się nie da. Nie mają państwo żadnych narzędzi, no nie? Na samochodzie. Pan normalnie tutaj pozwolił mi wziąć z samochodu łopatę, elegancko. I normalnie to na raz pójdę w takim razie. Czyli mogę też tutaj? Super, dziękuję. A ja byłem pierwszy tutaj, Maja! No i co? Już chyba nie mam szans. No a co, proszę pani? Polska kobieta, ja się brudu nie boję. Dziękuję pani serdecznie. Mamy to! Przysypię. O tu, cyk, pyk, pyk. A teraz zrobię zdjęcie i wyślę Marynce. No wszystko suche! Ja już mam to. Oficjalnie rezygnuję z tego challenge'u. Tu nie da się gdzie zakopać. Szybnie gryzą te pindy. Oby rzeczywiście Pola wygrała i wtedy i tak nagroda idzie do mnie. Dobra. Trzymaj. Kurde, nie wysyła się. Maryna, nie mam internetu, ale ja zasadziłam. Wysłałam ci. Dobrze. No dobra, pa. Skończyłem, Marynka. Skończyłem, wysłałem teraz. Przebitka zasadzonego setka. Mam nadzieję, że byłem pierwszy. Kurde, bo się wkurzę, jak nie byłem pierwszy. Zasadziłem. Gratuluję. Kogoś obcego. Dziękuję. Mam 3 punkty, udało się, zaliczone. Nie! Co tam u ciebie, kochana, jak było? Cholera! Mrowisko kopałem i mnie mrówki pogryzły. Kto był pierwszy? Czyli jest 3-3. Proszę państwa, finałowa konkurencja Olek kontra Oliwier. Ścigają się dookoła domu, skacząc na piłce. Kto będzie miał krótszy czas wygrywa? Start! Dawaj! Ale starenka! Nie dam mu się pokonać. Dawaj, bestie! Lecimy tu! No i niedaleko! Mało zostało! Dawaj, Olek, na raz te schody! 49 sekund! To był największy fizjolek się rzeczy w moim życiu. To nie deszcz! Dominik, ja się boję wody! Ja na przykład się nie myję. Pola pod prysznicem po prostu krzyczy cały czas. O kurna, to serio jest ciężkie. No i zobaczymy, jak mu pójdzie. Dawaj! Wolniej! 40 sekund, godzinie! Gratulacje!